Przepraszam, przyszedłem wstawić zamek. A, witam pana serdecznie, witam, jednak doczekałem się pana. Co prawda to już 11, więc już dziś nie spodziewałem się. Ale zależy gdzie 11, prawda? Tylko u nas. Bo na przykład w Moskwie jest jeszcze później. Pierwsza w nocy. A, no to, to. A w Nowym Jorku to 5 rano, a więc jeszcze wcześniej. Nie, prawda, bo dlaczego nasz czas akurat ma być obowiązujący? Nie, dlaczego? Że co myśmy zrobili takiego na przestrzeni wieków, żeby nasz czas był akurat obowiązujący? Prawda, ja wiem, no, Kopernik, tak? Bracia Śniadeccy. No jednak, ale jednak, proszę. Pan. Proszę bardzo. Może... A wie pan, będzie padał deszcz. Tak pan sądzi? Tak, ale nie, ja panu to zdążę przed deszczem. Mam chwilę czasu. Proszę pana, nam nie tyle chodzi o deszcz, co o wiatr. Wie pan, wiatr jak mocniej dmuchnie, to drzwi się otwierają. I nawiewa nam, a to liście, a to różnych ludzi. A proszę pana, ludzie są jak liście. A to ich właśnie, proszę pana, nawieje, a to ich wywieje, a to ich zawieje. To. Tak. Trudno. Do roboty. Proszę. Pan będzie łaskaw. Tu. O. Przepraszam, a pan jest na pewno ślusarzem? Na pewno, proszę pana. Co to jest Syrilie? To jest ślusarz, no tak. No właśnie, no więc właśnie ja nim jestem. Aha. Na pewno pan nie jest Cieślą? Na pewno nie, proszę pana. Nie, przepraszam pana, ale w takim razie dlaczego pan mnie mierzy? Bo ja, proszę pana, chcę panu wprawić zamek na odpowiedniej wysokości do pańskiego wzrostu. A, no tak, przepraszam. Tu będzie dobrze. Doskonale, wie pan, rzeczywiście bardzo wygodnie. Co prawda nie mieszkam sam, tylko z przyjacielem, ale przyjaciel jest tego samego wzrostu. Tak. Bardzo dobrze. A to... To będzie na kołek ten zamek? Nie, nie, proszę pana, to mnie uspokaja ręce. Wie pan, strasznie mi się ręce trzęsą do roboty. To muszę z tym jakoś walczyć. Aha. O! Zupełnie dobrze. A zamek pan ma oczywiście. Naturalnie. A, przepraszam, tak. Wie pan, po prostu ubóstwiam kawkę. Tu będzie dobrze. Tak. Proszę pana, jeżeli pan tak łaskaw, to ja bym wolał taki zwyczajny zamek. Zwyczajnego nie mam. Ja bardzo pana przepraszam, nie chciałem pana urazić, ale to byłaby oczywiście bardzo oryginalna koncepcja. Nie, nie, no nie! No ludzie, przecież jedźmy w tym naszym życiu na odrobinę umowności, proszę pana. No przecież, ale... wie pan, że ta dosłowność to mnie, dosłownie mnie, proszę pana, tak mnie, tak mnie przytłacza, proszę pana. Ja chciałem pana urazić. Tak, nie, proszę pana, ja jestem prosty rzemieślnik. Czy pan nie sądzi, że ten zamek, proszę pana, byłby zerwaniem z szablonem, no bo ja wiem, ja panu tego nie umiem wytłumaczyć, ale proszę pana, na przykład taki złodziej, to gdyby przyszedł, proszę pana, i zamiast wyważać, to on by przeczytał ten zamek. On by się, proszę pana, pogłębił. To by mu dało do myślenia, to by go... Nie, nie, co do złodziei, to pan ma absolutną rację, tylko proszę pana, wiatr nam nawiewa różnych ludzi. No bo proszę pana, przecież ludzie są jak liście, no. To ich właśnie nawieje, to ich wywieje, no, proszę ludzie, pana, to ich zawieje. W związku z tym właśnie... Ależ proszę pan, niech pan się uspokoi. Nie, 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 proszę pana, pan mnie tym zamkiem wziętym tak dosłownie, pan mnie tak, no, wie pan, tak, no, proszę pana, ja jestem prosty ślusarz, proszę pana, ale ja przed chwilą czułem, proszę pana, że ja w swojej dziedzinie, ja bym mógł, proszę pana, no bo ja wiem, no ja panu tego nie wytłumaczę, ja mam taki mały zasób słów, wie pan, ale proszę pana, no, ja... Proszę pana, no przecież są w życiu człowieka momenty, chwile, chyba że człowiek sądzi, że mógłby, no... No i to potem, proszę pana, przechodzi, mija i ta pustka, proszę pana, ta koszmarna pustka,
po czymś, czego właściwie nie było, bo nie zdążyło być. Tak. To jaki pan chce ten zamek? Proszę pana, proszę pana, albo taki zwyczajny, albo coś takiego. No straszne. Największy banał w dziedzinie zamykania i otwierania. Trudno. Pójdę, poszukam na mieście. No ale przecież już wie pan szukać. Tak, oczywiście. Bardzo proszę. Znowu banał. No, tak. Sam pan tego chciał. Bądźmy szczerzy. Nie będę przed panem ukrywał, że moim najulubieńszym bohaterem narodowym jest Kościuszko. Proszę. Znów pan struga? Tak, proszę pana. Do pieniędzy też mi ręce strasznie latają. Nienawidzę tego u siebie, no ale muszę z tym jakoś walczyć. Pan sobie tu teraz, proszę pana, zostanie pod ciepłym dachem, a ja tam, w tę noc jesienną, jak liść na wietrze, uganiający się za zamkiem na lodzie. Dlaczego na lodzie? W nocy możliwe przymrozki. Rolnicy, uwaga. Nie zapomnijcie włożyć ciepłych gaci. Na razie.